Szczęść Boże, moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam na wieczornym piątkowym rachunku sumienia. Przechodzimy do modlitwy po prostu. Dla tych, co może weszli tutaj pierwszy raz, to tylko powiem, że ja ten rachunek sumienia prowadzę, w sensie mówię konkretne elementy tego, kroki, jakie się robi w czasie tej modlitwy, ale też sam się w tym czasie modlę, więc to jest taki jest układ tego materiału filmowego. I zapraszam, żeby po prostu wejść w modlitwę, dać się poprowadzić i spotkać się z Panem Jezusem. Zaczynamy od tego, żeby sobie wygodnie w miarę usiąść, ale też w taki sposób, żeby nasza postawa ciała była pełna szacunku wobec Pana Boga. Dobre porównanie to jest takie, jak przychodzę na spotkanie z przyjacielem, no i siadam tak, żeby wyrażać też szacunek, że z kimś ważnym się spotykam. Dobrze jest też wziąć sobie parę oddechów, trochę wsłuchać się we własne wnętrze, jakoś tak zebrać się, żeby być tu i teraz. I zacznijmy tą naszą modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pierwszy krok rachunku sumienia to dziękczynienie. W tej chwili jakiejś ciszy wewnętrznej poszukajmy takich wydarzeń, takich spotkań, momentów w ciągu naszego dnia albo w ciągu kilku ostatnich dni. Takich, które odczytujemy jako Bożą łaskę, jako dar, jako coś, co nas wewnętrznie zbudowało, co nas przybliżyło do Pana Boga. Kiedy już mamy gdzieś zebrane parę takich wydarzeń, spotkań, za które jesteśmy wdzięczni, to nie zatrzymujmy się tylko na tym przywołaniu tych wspomnień, ale też kierujmy nasze serca, naszą wewnętrzną modlitwę do Pana Boga. Mówmy Mu: dziękuję. Dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję Ci, Jezu, dziękuję Ci, Duchu Święty. Bardzo świadomie wchodźmy w dialog z Panem Bogiem w czasie tej modlitwy. Drugi krok jest bardzo prosty, to jest prośba o światło do Ducha Świętego. W tym punkcie chodzi o to, żeby uznać taki fakt, że jak wchodzę w rozeznawanie duchowe, w przyglądanie się temu, co głębokie we mnie, najgłębsze, to potrzebuję tam mądrości Bożej i potrzebuję spojrzenia z Bożej perspektywy, Bożymi oczami. Właśnie po to, żeby rachunek sumienia nie stał się jakąś szkołą samorozwoju, ale żeby był miejscem wzrostu, zakorzeniania się coraz bardziej i bardziej w Panu Bogu. Więc proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź do mnie, przyjdź do nas wszystkich. Pomóż nam patrzeć na nasze życie, na różne spotkania, które mieliśmy, z Twojej perspektywy, Twoimi oczami. Przyjdź, Duchu Święty.
I teraz kolejny krok rachunku sumienia to jest zajrzenie w tą historię tego dzisiejszego mojego dnia, czy paru ostatnich dni, po to, żeby wybrać z niej jedno, dwa takie wydarzenia, które jakieś największe piętno odcisnęły na mnie. Najłatwiej jest chyba zatrzymać się nad tym, co jakoś czujemy, że było nie tak, że nas gdzieś uwiera. Trochę jak taki kamyk w bucie. Nie bójmy się teraz też przy takich sytuacjach zatrzymać i ciągle prosząc Ducha Świętego, idźmy tam w głąb, żeby zobaczyć, co tam tak naprawdę się stało. Aż do tego poziomu, gdzie jesteśmy my i Bóg i co tam się wydarzyło między mną i Bogiem. A co na powierzchni przybrało formę jakąś taką, która jest w naszej głowie teraz, w naszej pamięci, jako coś takiego uwierającego. Jeśli odkrywasz w tym rachunku sumienia coś takiego, gdzie udało Ci się odpowiedzieć na jakieś zaproszenie Pana Boga, na Jego inspirację, to możesz trwać teraz w postawie takiego uwielbienia, zachwytu nad tym, że mogłeś coś razem z Panem Bogiem zrobić, jakoś wprowadzić w życie Jego Słowo. I ja mam dzisiaj tak, że trochę chcę przy Panu Bogu się posmucić, bo go czymś zasmuciłem. I to też jest dobry kierunek, żeby potrwać w takiej postawie skruchy, przyjmowania Jego miłosierdzia. Moja modlitwa dzisiaj w tym momencie brzmi mniej więcej tak, bo to jest modlitwa serca. Próbuję ją teraz ubrać słowa, ale to jest: Panie, obmyj mnie w swoim miłosierdziu. Oddaję się Tobie
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Trwaj teraz w takiej postawie uwielbienia albo skruchy przez dłuższy czas przed Panem, pozwalając, by On przemieniał Twoje serce, by On przemieniał nasze serca. Ostatni krok rachunku sumienia to wyjście w jutro. Ja też po prostu teraz się pomodlę, a Ty w ten albo inny sposób, możesz też swoimi słowami, albo po prostu bez słów, można trwać serce w serce z Panem Bogiem. Ja, Panie Boże, bardzo Ci dziękuję za Twoją cierpliwość wobec mnie. I bardzo Cię proszę, żebyś mi wlewał w serce nadzieję, że jutro mogę przeżyć z Tobą, że jutro może być wypełnione Twoją miłością. Już teraz proszę Cię, żeby moje serce było gotowe przyjmować Twoje poruszenia. Proszę Cię o odwagę, żebym je wprowadzał w życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Kochani, przyjmijcie błogosławieństwo na tę noc i na jutro. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Zachęcam też do tego, żeby subskrybować nasz kanał i to niezależnie, czy oglądacie ten materiał na kanale Jezuici, czy też na kanale Mocni w Duchu. Można dać też łapkę w górę, napisać jakiś komentarz, udostępnić ten materiał. To wszystko sprawia, że YouTube później w swoich algorytmach bardziej rozpowszechnia te materiały i więcej ludzi może się w ten sposób pomodlić. Mam nadzieję, że do zobaczenia.